po prostu z nas, służymy Mu wtedy, kiedy tak naprawdę wylewa się z nas to Boże życie, kiedy jesteśmy w relacji, w społeczności, w bliskości z Nim. Wylewa się z nas to, czym nasiąkamy w komorze, w obecności z Nim. I wtedy po prostu usługujemy, wtedy ludzie są zachęcani tym, czym się dzielimy, czym tym, czego doświadczamy, będąc z Nim. I to jest to służenie, ale tak naprawdę to Bóg stworzył nas do relacji z Nim, abyśmy Go mogli poznać, abyśmy mogli być blisko Niego. Bo wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego, tam jest prawdziwe życie, tam jest pokój Boży, tam jest radość, tam jest miłość, tam jest odpocznienie. I to pochodzi z Niego, to nie jest z nas. Niesamowitą prawdą jest to, że czym więcej przebywamy w Jego świętej obecności, nasiąknięci Bogiem, Jego miłością, Jego pokojem, tym, kim On jest. Kiedy my nasiąkamy Bogiem, to jest tak, jakbyś się poperfumował i szedł gdzieś do miejsca, gdzie nikt nie jest poperfumowany i wszyscy wyczuwają zapach. Każdy jeden. Dlatego, że Boża obecność to jest woń życia. Boża obecność niesie życie i tam, gdzie jest ciemność, a Ty chodzisz w światłości, jesteś nasiąknięty Bożą obecnością, to inni to dostrzegają i to jest odczuwalne przez tych, którzy nie znają Pana. I wtedy możemy świecić właśnie w tych ciemnych miejscach, tam, gdzie jesteśmy. Nie znaczy, że masz wchodzić do najgorszych miejsc, gdzie grzech jest i po prostu czasem ktoś tak mówi, że chodzi do knajpy, żeby być tam światłością, ale myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, czy jesteś w pracy, czy jesteś w szkole pośród niewierzących, czy jesteś na ulicy, czy w tramwaju, czy w autobusie, czy w pociągu, wszyscy ci, którzy nie znają Pana, a Ty jesteś Nim namaszczony Jego obecnością, to oni tego doświadczają. Nieraz ludzie mogą się pytać, proszę Pana lub proszę Pani, czy mogę Panu zadać pytanie, kim Pan jest, albo kim Pani jest, bo w Pani obecności czuję coś niesamowitego, czuję pokój, czuję radość, czuję coś, co nigdy wcześniej nie doświadczałem lub nie doświadczałam i wtedy możesz się dzielić tym, co masz innego niż te osoby, które nie mają. Wtedy możesz się dzielić. I to jest właśnie to posługiwanie. I wiele razy mam takie wrażenie, że po prostu jakby Bóg zwracał mi uwagę, że nie stworzył mnie i nas wszystkich po to, abyśmy Mu służyli. Stworzył nas po to, abyśmy byli w Jego obecności, doświadczali Jego miłości, świętości, świętego życia, tego, kim On jest, tej głębi, która jest w Duchu Świętym. I oczywiście z tego potem wypływa wszystko inne. Wtedy nie potrafisz nie dzielić się tym, co doświadczasz, bo to są tak potężne rzeczy, że to wypływa z ciebie. I dzielisz się z innymi i usługujesz im. I wtedy jesteś takim prawdziwym, że tak powiem, sługą Bożym, który służy nie temu, że musi, ale temu, że pragnie. I to jest ta różnica.